Halo, halo, czyli witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, a to jest Gothic 2, Noc Kruka bez zbroi. Jesteśmy już w mieście, to widać, słychać i czuć. Hej, ty. Więc idziemy do pana. Dawno cię tutaj nie było. Gdzie się pętasz, A byłem stłuc paru wieśniaków w lesie. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze. 5100 sztuk złota. Zarąbiście. Idziemy od razu do pana Konstantina, żeby odkupić od niego rzeczy, bo później mogę o tym zapomnieć. Więc weźmy smoczy korzeń, weźmy szczaw królewski. I to tyle. Pójdziemy do... Czekajcie, do kogo pójdziemy? Do na góra i do tego. Tak, tak tam pójdziemy. Czy tutaj ktoś coś z was by miał? O, do Hakona. Przepraszam. Do Hakona pójdziemy. Zająłem się bandytami. Doprawdy? Każdy może tak powiedzieć. Masz na to jakiś dowód? Czy mam tam wrócić i obciąć im głowy? Nie, to chyba nie będzie konieczne. Oddałeś miastu i oto obiec... Dzięki. Pokaż mi... Dawaj surową stal. Zawsze chętnie przyjmę. Kurczę, taki amulecik. Zawsze to powtarzałam. 10 przed bronią. To przecież okropne. Pytanie, przed bronią? Aha, tu nie ma podzielone na obrażenia, tylko jest przed bronią. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy ja bym nie wziął takiego amuletu. Pokaż. Na pewno to sobie weźmy. Zawsze to powtarzam. To możemy wziąć. Zmniejszenie potwora. Możemy wziąć. Wziąć nawet. Gromik. Tak, to bardzo. Zniszczenie ożywieńców też weźmy. Parę małych burz ognistych też się może przydać. Lodową falę. To co tam powiedzieć, weźmiemy sobie później tam, także nie ma problemu. Mamy na manę. Nie ma problemu. Okej. Nie mogę się zajmować wszystkim. No to sobie pójdziemy, ale ta woda zalewa wszystko. Normalnie, ale fajnie to wygląda. Jest klimacik, nie? Mi się to podoba. Która jest godzina? A, 8. A, widzicie, zapomniałem, że... Co miałem zrobić, że miałem sobie te dwa punkty do broni jednoręcznej zdobyć, ale to spokojnie, to nam nie ucieknie. Póki nie będziemy mieć gildii, to nie będzie źle. Chyba, że nawet jako strażnik to możemy zrobić, ale... No tak, bo ja chciałem być paladynem, ale... Też rozważam bycie magiem. No zobaczymy. Dobrze, musimy iść do na góra. Weźmy sobie w ogóle mapę. Nie wiadomo już, komu można... To prawda. A, ale ty nic nie wiesz. Co? Nazywam się... Tak. Pokaż mi swoje mapy. Mapa terenów Korinis. Jakby ja znam całą mapę, ale może być tak, że... W ogóle właśnie, możemy tobie oddać questa. Może być tak, jak będę szukał tych goblinich jagód, to żebym wiedział, gdzie jestem, nie? Rozmawiałem z i gdzie co jest. Doskonale. Możesz zatrzymać, dopóki nie... Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę pomagać wbrew jego woli. Na razie się nie będziemy uczyć, bo chcę. Tak, chcę mieć bitkę do. No, dowiecie sami kogo. Przyniosł. Doskonale. Dobrze. Idziemy do. Halvora. Sprzedamy mu ziółko. A, w sumie możemy wejść do latarni. Ej, ty! Tak, stary, spokojnie. Idziemy do latarni. Ktoś musi pracować. To twój. Jestem Bromo, a jeśli lepiej. Wszystkie dziewczyny w... Oczywiście. Co? Nie chodzi mi o ich... A, rozumiem. Powiadomiłem o tym Jak długo jej nie... Pewnie kilka dni, nie... Musiała uciec, nie mówiąc już o tym, jak tylko ją... Co cię to obchodzi? Nie potrafię niczego zatrzymać. Mam misę. No, czas najwyższy. Dużo by mnie to kosztowało.
A może jakaś nagroda? Możesz za darmo zabawić się z jedną z moich dziewcząt. Pasuje? Umowa stoi. Oto twoja misa. Dziękuję. Idź do Nadii. Ona uda się z tobą na pięterko. Teraz każdy już o tym mówi. Hej. Ej, ale chciałem... Kurde. Źle to zrobiłem. A gdzie ja mam... O nie. No dobra. Bo generalnie z Nadią też my możemy pogadać o Lucy, hey. Nie? Chodźmy na górę. To twój szczęśliwy dzień, skarbie. Chodźmy. Nadia. Najlepsze jest to, że ta animacja z Nadią jest animacją z Gothic Sequel, która jest tak naprawdę tym cutscenką z Torą, czyli z taką najemniczką walczącą dla króla w Gothic Sequel. Fajnie, że tak wykorzystali sobie ten asset i dlatego zawsze inny był ten model, nie? I ja tak się zastanawiałem zawsze, o co tu chodzi, ale no dobra, no do Nadii na pięterko, no żal nie pójść, prawda? Cześć, kochana. Nie mogę się zajmować wszystkim. Następne kilka godzin należy do nas. Czas się trochę odprężyć. I zrelaksować. Niczego jej już nie powiem. Dobra. No. I to jest Tora. Nie patrzcie. Ja nie patrzę. Ja nie patrzę. Chwila. Zapraszam. Zapraszam ponownie. Nie potrafię niczego zatrzymać. Dobrze, ale ryj w tej animacji to był straszny, nie? To trzeba przyznać. I ja to przyznam. Ej, przecież ja mam dość złota, żeby kupić sobie miecz mistrzowski. Hej, chcesz? Pokaż mi swoje ryby. Wydaje mi się, że ten kawałek papieru należy do ciebie. Co? Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Takie rzeczy. No dobrze, zachowam, ale przecież nie trzeba iść z tym. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Czekam na twoją ofertę. Dobrze, powiem ci coś. Jeśli oddasz mi ten papier i... Tak jakby brakowało mi zmartwień. Mógłbym ci na przykład za... Masz na myśli tak... Dokładnie. Widzi i słyszy się. Dobrze, umowa stoi. Dziękuję ci. Musiałby pojawić się... Pokaż... Dobra, możemy sobie kupić te rybcie. Prawda, one nie mają ceny, ale w niektórych jest tam parę. Zaginiej, może. Powinien być mądrzejszy. Parę takich całkiem spoko rzeczy. On tu nie mówi nam nic ciekawego, więc to sobie przeklikamy. Czy ja mam dość hajsu na ten miecz mistrzowski? Nie wiem. Trzy wytrychy, pierścień. Tu jest chyba. O, 50 sztuk złota i bryłka rudy gdzieś powinno być. O, no właśnie. To było oczywiste od dawna. Więc to sobie zatrzymamy. Halvora też warto trzymać, bo on skupuje od nas rzeczy typu... A czekaj, jaki pierścień dostałem? Pierścień ochrony przed ogniem chyba. No to jest zawsze 25 sztuk złota, nie? Jeśli chcielibyśmy sobie to sprzedać. Czy ja mam posążek Innosa? Mam! No właśnie. Ale to chyba musimy po prostu oddać od razu do klasztoru. Ej, ty! Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. O! Niezbyt dużo, ale Widzę. Co to z... Dobrze, moi drodzy, to jest kwatermistrz. Co wiesz na temat tego handlarza z bronią? No on jest z górnego miasta. Ja wiem, kto to jest. Co? Przyjrzyj się. Wszyscy już wiemy. Dobrze, miecz mistrzowski. Kupujemy oczywiście. To jest najlepszy miecz, jaki obecnie możemy mieć. Święta strzała, święty promień, średnie uleczenie. Kurde, no ja nie wiem, czy nie zostać paladynem. A 200? Za coś takiego? Po co? Wiemy, że zablokowałem. Wiem też. Dobrze.
Jeszcze nie mamy pierścienia, ale też nie chcemy. Możemy to zadanie rozwiązać w drugim akcie. I byłoby to nawet lepsze dla nas, bo dostaniemy podwójną nagrodę, prawda? Możemy sobie założyć ten mieczyk. To jest 20 obrażeń więcej i 2 punkty do broni jednoręcznej, nie? Plus jest też dużo dłuższy, bo jest 100 range'a ma. Więc no, warto było. Pójdziemy sobie do Farima. Tutaj są oczywiście jeszcze pewne rzeczy, które warto by mieć. Mamy 60 zręczności. Pytanie, czy może nie kupować od razu tego eliksiru, tylko najpierw sobie jeszcze podbić zręczność, żeby móc pokraść jak najwięcej. Wydaje mi się, że to nie głupie. Dobrze, no on jest bogaty, to możemy go okraść. Hej. Tu też jest kwestik. Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz? Nie oceniaj mnie zbyt. William też... Zgadza się. Był zwykłym rybakiem. Nie powinien był się brać. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, a wiem tylko, gdzie się... Widziałem go tam tylko raz. No on mówi o skipie, nie? Chyba... Nie przejmuj. Wątpię, żeby... Myślę, że go znajdę, wiesz? Kłopoty ze... Ci drenie regularnie mnie nachodzą i zabi... W ostatnim tygodniu zabrali mi cały... Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu... Niektórzy jedzą porządny posiłek raz, ale jeśli tak dalej pójdzie... Może będę mógł... Bo ja wiem... Musiałbym... Sami paladyni raczej nie... Zobaczę, co... Możesz mi coś... Mój kumpel William zadawał się... Pewnego dnia nie przyszedł do... To jest zadanie dla kwatermistrza Martina. Martin w porządku, facet jest. A ci paladyni to mędy. No ale nic dziwnego. Te zbroje podstawowe paladyna są takie brzydkie jak dla mnie. Wolę strażnika. Rybak Farim ma problem. Czemu powinienem się... Cieszysz się, szacun? Farim potrzebuje twojej ochrony. Już wiem, ryby. Ja powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną zajmę się tym. Mhm. Tu, 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 tu. O, tak też umiem. Hehe. A jestem zdolnia. Ha, 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 ha. Hej, ty. Wiem już, jak rozwiązać. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz. Myślisz, że powie strażnik? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż ten dziwny błękitny nie sądzę, by był wiele wart. Dobrze, no akwamarię, zawsze to jakieś tam pieniążki, prawda? Nie ma co wybrzydzać. Możemy iść tutaj. Tu były jaszczury, z tego co pamiętam. Na statek to będzie ciężko się dostać. Możemy to tam jakoś się zbugować, ale chyba na statku... Wiem, że w jakimś modzie było coś na statku. W podstawowym gotiku to nie wiem, nie pamiętam. Na pewno będąc magiem możemy się tam dostać i... Znaczy jest sposób, żeby się tam dostać. Z tego co pamiętam trzeba przejść po kilu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nazywa się tam ten maszt, czy co to tam jest. Chociaż nie, czekajcie. Co ja gadam? Nie, wiem, że jakoś się dostawałem na ten statek. Więc jakoś się tam da dostać. Musi się dać. Dobrze, tutaj nic nie ma. Nic nie ma. Szkoda. Bo tak w sumie, no to zarobiłem troszeczkę pieniędzy i od razu dużo pieniędzy straciłem. No ale mówi się trudno, nie? Bo strażnicy nas nie wpuszczą. Gdybyśmy byli magiem, to moglibyśmy wejść. W sumie chyba zostanę magiem dla tych dialogów. Wiecie, dialogi w stylu... czekajcie, jak tam było? Śmiesz sprzeciwiać się wybrańcowi nosa? Nie, ja nigdy! No bo zwykłego strażnika to tam odprowadzą, nie? A mag ognia to już robi szacunek. To jest fajne, nie? Generalnie to jest zarąbiście fajnie, jak
ludzie inaczej się do nas odnoszą w grze, zależnie od tego, kim jesteśmy. A nie, że nieważne, czy jesteś, kurde, jakimś obwiesiem, czy wybrańcem, a wszyscy traktują cię tak samo, nie? I to jest fajne w goticzku. Znaczy, mógłbym... O, cholera! No tego się nie spodziewałem. Tego tym bardziej. Znaczy, tak sobie zdałem sprawę, że... Przecież ja nie mam save'a. Dobrze. Myślałem, że jaszczura to normalnie bronią dystansową się idzie pokonać. I jednak nie. Dobrze, odpoczniemy sobie do rana w takim układzie. Wydaje mi się, że na statku w ładowni jest albo eliksir siły, albo eliksir zręczności. Nie jestem w stanie sobie teraz tego przypomnieć. Chyba, że to było na modzie. Mogło tak być. Nie wiem. Nie pamiętam. A tu nie ma nic. No trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. No to co? To idziemy sobie w takim układzie do... na góra. Żeby nam dał zlecenie. Idziemy do gildii złodziei. I będziemy mogli sobie troszeczkę pokraść. Fajny jest quest z tą księgą rachunkową Lemara. Na tym można dobrze zarobić. Mamy trochę hajsu, trochę mamy. Najwyżej coś się sprzeda. Bo będziemy im dawać książkę i ją sprzedawać. Mhm. Tak będzie trzeba zrobić. Mamy 60 zręczności. Można by tej zręczności jeszcze troszeczkę dobić. Dychę mogę dobić. Zostanie mi 20 punktów. Dobra, najpierw się nauczymy zdolności, których potrzebujemy. A później się zobaczy, ok? No. W ogóle, przecież tam w kanałach jest jeszcze eliksir na zręczność. No tak. Słyszę o tym po raz pierwszy. Dokładnie tak. Tam jest eliksirek na... Jak obrobimy ten... Skrzynię rączki. I tam jest chyba też jakiś fajny łuk. No plus też jest łuk tego. Bospera i srebro Koragona. Dobra, stary, dawaj paczkę. Znaczy, dawaj hajs. I co, sprzedaż? Tak, ale ma jeszcze część. Do tego jeszcze zwyczajowa premia. A w sumie dla mnie pozostaje 200. Wykonałeś kawał. Co będzie dalej? Dobrze. 120 sztuk złota. Hej ty, podejdź tutaj. Był tutaj jeden człowiek. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o... Chcę się z tobą spotkać, za ta informacja była darmowa. Jak wygląda? Mógłbym odpowiedzieć. No, to jest Attila. Z którym... To jest fajne, nie? Jeśli ich wydaliśmy, to Attila będzie chciał nas zabić. A jeśli z nimi współpracowaliśmy, to Attila... Jakby, no, wiecie, no to nie jest nic wybitnego. Inne rozwiązanie questa. Ale to jest fajnie zrobione, nie? I w ogóle fajne są z nim dialogi. Bo on nam mówi coś takiego... On troszeczkę jest jak taki kolejny wysłaniec bogów. Hej, ty! W sensie... Nareszcie. Czekałem na ciebie, nieznajomy. Kim jesteś? I czego ode mnie chcesz? To nieistotne. Ważne jest to, co zrobiłeś. Pozostałeś lojalny. Nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Pewni dobroczyńcy zwrócili uwagę na twoją lojalność i zaoferowali ci szansę, więc lepiej ją wykorzystaj. Hej, powiedz mi tylko, czemu tu jesteś? Mam dla ciebie prezent. Reszta... Chwila! Chwila! Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywają mnie Attila. Ale czy to ważne? Nasze imiona nie mają znaczenia. Sam to powinieneś najlepiej wiedzieć, nieznajomy. No właśnie, on to tak zajebiście gada, nie? Sam to powinieneś wiedzieć. A w ogóle to tu jest ta Edda i ona ma questa na posążek. Zupę rybną, jeśli...
Co możesz mi... Większość jego mieszkańców oba... Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam. Nie boisz się... Jedyna wartościowa rzecz, jak ktoś... Możesz mi... Gotuję dla wszystkich. Dzięki, stara. To co, to idziemy do kanału w takim układzie. Nie ma co mi trężyć. Tego nie powtarzaj. Nie mogę się zajmować wszystkim. Tutaj w porcie jeszcze możemy powalczyć sobie z Alerikiem, prawda? Ale to jeszcze nie teraz. No bo on chyba walczy od 12, nie? Prawda, z mieczem mistrzowskim to nie jest żadne wyzwanie, żeby z nim wygrać. Więc spoko. Ale fajnie, że... Mam nadzieję, że tam będzie jakiś fajny łuk. Jak nie, no to będziemy z tego łuku Bospera strzelać. Okej. Co my tu mamy? No, halo. O nie. Tutaj może mnie czekać coś niedobrego. Zapiszmy. Bo tu mnie czekają szczury. A szczury, jak wiadomo, to potrafią być zdradliwymi suczysynami. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze by było jak najszybciej wykonać questa dla... Chociaż skradania chyba też się nauczymy, tak mi się wydaje. Czy tutaj były jakieś fajne rzeczy? Bo gdzieś pod kratą można się przedostać, nie? Jako chrząszcz. Dobra. Gdzieś tu jest. Nie znam się na otwieraniu zamków, powinieneś powiedzieć. Dobrze, mamy posążek Beliara. Do Beliara nie mamy co się modlić. Znaczy, możemy się pomodlić, oddając mu manę za kasę. Ale nie jest to tego warte, tak szczerze mówiąc. W sensie, no... Kasę i tak jestem w stanie zarobić bezproblemowo, nie? Więc nie ma co się tam starać. No troszeczkę słabo jest z tym modem, że widzicie, tutaj pada deszcz, nie? A jesteśmy w kanałach. Jesteśmy pod dachem, a leje. Trudno. Cześć, Jasper. Co tu robisz? No do... Attila dał mi klucz, dlatego tu jestem. Więc czego ode mnie chcesz? Chciałbyś wiedzieć. Idź do Cassie. Idź do Cassie. Czeka na ciebie. Mhm. Słuchajcie, nie ma tu nic. Mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego... Fajne jest to, że jak sobie ich okradniemy, to gości, to ten Amiraz się do nas spruje, że okradam złodziei. Hej, ty. A się okazuje, że to nie jest ich prawdziwa kryjówka, nie? Jestem Cassia. W porządku. Powiedz mi, dlaczego tu jestem? Przyciągnąłeś naszą uwagę, zdobywając zaufanie naszych przyjaciół. Chcemy ci coś zaproponować. Okej. Możesz mi coś powiedzieć? Czemu niby chcesz się o tym... Interesuje mnie. Opuszczając kanał, tam znajdziesz Opowiedz mi... Ludzie w mieście boją. Ta garstka ludzi tak długo jak nas nie... Jeśli do... Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności... Ale nie będę musiał ukrywać... Nie. Czego? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania. Remires jest wyjątkowo zdolnym, a ja mogę nauczyć. Pomogę ci także stać się... Zasada pierwsza. Dobra, dobra. Dołączamy do Fight Clubu, ewidentnie. Dobra, dobra. Niech będzie. Świetnie. Dobra, przeklikajmy to, no bo... Ten uparty stary nie jest mu potrzebny. Pewnie, nie ma problemu. Pokaż mi, jak okradać innych. Jeżeli chcesz opróżnić czyjeś kieszenie, podczas rozmowy postaraj się ocenić, z kim pamiętasz. Dobrze. No tak, 10 punktów już straciliśmy. Ej, ty. Nie wiesz przy... Chodzi ci o ten łuk, pełno tam jednak szczur. Och, oczywiście skrzynia jest zamknięta. Może... Pewnie. Tak, ale on to zrobi za 5 PN-ów. Znaczy, możemy to zrobić, bo będziemy i tak sobie robić questy dla... z tymi misami, twoimi pucharami, znaczy się. Ach, jeszcze coś. Nie obchodzi mnie tu na dole. Czym? Mogę ci pokazać jako 150.
Dobra, zapłacę. Dobra, oto twoje zło. Świetnie. Pokaż mi, jak umiejętność od potrzeba do tego wi- niektóre skrzy... Tak więc klęk, jeśli obró... Jednak z czasem... Dobrze, stary. O, kufer 1, kufer 2. A, bo tu mi pokazuje trudność zamków. Aha. Jak to nie wiedziała? A! Czekajcie, czekajcie. A, to takie ułatwienie mamy. Dobra. Spoko. Dobra. Okej, okay, lewo, 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 prawo. Okej. Okay. No już odbiliśmy sobie to złoto, co mu daliśmy. Moglibyśmy to zrobić za darmo u... Więc stąd są te wszystkie obrazy. U tego, jak mu tam... u Torbena. Ale... Słuchaj, ty chyba nie masz w sobie za grosz godności, co? Kradniesz nam nasze własne złoto. Nie gorączkuj się tak z powodu kilku monet. To znaczy, czy to jest wasz cały łup? Czy tylko tyle ma do zaoferowania gildia złodziei z Korinis? A kto mówi, że łupy trzymamy tutaj? Mnie też coś nie chce się w to uwierzyć. Gdzie więc ukryliście skarby? W bardzo bezpiecznym miejscu. Rozumiem. W porządku, możesz zatrzymać. Nie ma to jak okraść i ich się zapytać, no dobra, a gdzie macie resztę skarbu? Dobra, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, okej. Okay. No i zarąbiście, kolejne hajsidła wpadły. A nie boli mnie strata tego złota, wiecie, musiałbym iść do... czekajcie, ile on za... Aha, też 10 punktów. Czyli co? Za piątkę nauczyć się skradania? No można by. Hej, ty! Naucz mnie sztuki skradania. Umiejętność nie tup, jeśli by... Dobrze. No, znamy wszystkie zdolności, więc fajnie. Nie bolą mnie te parę punktów, jasne. No teraz nie mamy na naukę eliksirów. Ale spokojnie dobijemy sobie to jeszcze. Możemy bez tu wejść? Właściwego kru... A. Czy ja teraz muszę z kimś pogadać? Bo nie pamiętam, kto nam daje ten klucz. Kasia? Jak... Chyba musimy do nich dołączyć najpierw. Hej, ty! Dobrze, stan wojenny stanem wojennym. Hej, ty! Czy się nauczyć zręczności za 15? W sumie czemu nie? Chcę być... Może dobić łuki za piątkę. Albo zrobić tak. Wróć, kiedy nabierzesz trochę więcej doświadczenia. Okej. Nie ma problemu. Jeden punkcik to tam wiecie. Okej. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Lockpicks left, okej. Okay. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. To jest też fajne, że tych lockpicków też dużo potrzebować nie będziemy, no bo one się psują, jak mamy niską zręczność. Więc to też jest pewna oszczędność złota, nie? No dobra, to nie otworzymy sobie tamtych drzwi, to szkoda. Ale zadajemy już ponad 100 obrażeń z tego łuku. Ponad 100? Nie, niecałe 100. On zadaje 30 obrażeń, albo 35, no to w okolicach setki. To już jest spoko, nie? Dobra, otworzymy sobie tą skrzyneczkę, może to będzie jakiś fajny łuk. Jeśli nie, no to trudno, to kupimy jakiś... Ej!
Was się tu nie spodziewałem, przecież wybijałem to. Oj. Tałataństwo. Całe. Jak widać, nie do końca. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Łuk myśliwski. Srebro Koragona. Okej. Okay. Ale to łuk myśliwski jest chyba taki sam jak ten mój, co? Nie. 5 więcej. No ale i tak lipa. No dobra. O, już mamy 30 minut. No dobra, moi drodzy. To w tym odcinku to będzie wszystko. W następnym sobie po prostu zrobimy coś jeszcze w mieście i pójdziemy chyba z Laresem do magów wody. Więc jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Gothic 2 Noc Kruka bez zbroi challenge. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!